komputer i monitor w jednym. Takie rozwiązanie proponuje na 2011 rok Lenovo. Zaczynamy Geek, Radek Mróz, zapraszam. Producent zaprojektował Idea Center A320. Koniec z wielką skrzynką w jednym miejscu i z monitorem w drugim. I stosem kabli do tego. All in one to idea Idea Center. Cały sprzęt jest naprawdę bardzo zgrabny. Oprócz tego, że wszystko faktycznie jest w jednym kawałku, to dodatkowo komputer Lenovo nie zajmuje wiele miejsca. Jego grubość to 18,5 mm. Ponadto jest wyposażony w ponad 21-calowy ekran. Wszystkie podzespoły w jednej obudowie, oszczędność miejsca, coś zbyt dobrze się zapowiada. Myli się ten, kto myśli, że oszczędność w formie skutkuje także gorszą jakością. Idea Center A320 wyposażony jest w procesor Intel Core i5. Do tego mam jeszcze 8 GB pamięci RAM oraz dysk twardo pojemności, uwaga, 750 GB. Nowy sprzęt Lenovo ujął mnie osobiście swoim designem. Minimalistyczne rozwiązania, pełna funkcjonalność, nowoczesny wygląd, no i bardzo estetyczne wykonanie. Geek przyznaje w tej kategorii masę plusów. Idea Center A320 był prezentowany podczas największych targów technologicznych w Los Angeles. Słyszeliśmy tam zapowiedź, że pojawi się wkrótce na amerykańskim rynku. Jeśli chodzi o polskie sklepowe półki, no to pewnie musimy jeszcze trochę poczekać.